Witam wszystkich bardzo serdecznie w 7. odcinku challenge'u 100 dzieci. Widzicie, z takim mocnym, płaczącym akcentem zaczynamy. Bliźniaki po prostu... Bliźniaczki po prostu... To jest masakra. Blanka musiała parę razy w nocy wstawać. Usnęła. Chwilę pospała i już musiała wstać. Ja nie mogę. Ale... Czemu ty tu idziesz? Czemu se tu... A, bo krzesła tu trzeciego nie ma, dobra. Tak myślałam w ogóle nad powiększeniem tej kuchni. Ale zdecydowałam się... Zwłaszcza, że... Niedługo... Karolina będzie miała urodziny. I ona by potrzebowała już nowego pokoju, że tak powiem. I to tak... Oj, tak nie jest... Co do ciebie dzwoni? Filip, bardzo chcemy, żeby... O, serio? Dziecko? Filip, bardzo chcemy, żebyś dołączył do klubu rycerzy żywopłot. Co ty myślisz? Nie, dziękuję, nie interesuje mnie. To on jest za młody, żeby dołączać do klubu. Kto wie, może jak będą starsi, to... Tam... Z mamą porozmawiałem na ten temat. Co? No, już idźcie do szkoły. Idźcie do szkoły, bo jesteście najedzeni. Dzieciaczki śpią. Blanka, ty już też nie jesteś głodna. Dobra. Ucz się pilnie. Ucz się pilnie. Zobaczymy, jeśli dzisiaj będzie miała... ale mam chrypkę, przepraszam. Jeśli Julka dzisiaj będzie miała urodziny, no to... Po prostu zrobię stopa, wybuduję dom, co ja gadam, wybuduję pokój i po prostu wrócę z powrotem do gry. Mali, trzeba zarobić na te pokoje w końcu. Jeszcze chciałam kuchnię, to najpierw pokoje. W ogóle chciałam tu zrobić inaczej, tutaj zrobić po prostu jeszcze jeden pokój, już do góry zrobić pokój. Nie wiem, jak to będzie na razie, nie? Takie remont, co zrobimy później, dopiero jak już będzie mieć więcej kasy. Uczycie się pilnie? Ucz się pilnie. Dziewczynki śpią. Znaczy się, Karolina śpi. Amelka już wstała. Co się stało? Dobra. Co to jest? Przegapione odpowiedzi. Kolejny test stan... standaryzowany. Filip już prawie skończył, gdy nagle zdał sobie sprawę, że pominął jeden rząd pytań na samej górze kartki. Wszystkie jego odpowiedzi są przesunięte o jeden rządek. Filip chce już o tym powiedzieć nauczycielce, ale wtedy będzie musiał powtórzyć cały test. Ten test wcale nie jest taki ważny, nie wpłynie znacząco na jego ocenę końcową. Co ja bym zrobiła? Ja bym się przyznała. Tak jak Filip się tego obawia, nauczycielka sforfuje go za nieuwagę i każe wrócić i poprzednio napisać ten test jeszcze raz. Rozgniewany Filip wypełnia odpowiedzi tak, aby tworzył ładny wzorek, nawet nie patrząc na pytań. Filip, wstydź się! Nieładnie! Obyś miał już... Quimba! Co się stało? Co? Dziewczynki se tu. Znowu ten obraz. Ja nie mogę, co naprawdę, Blanka, nie znasz innych wzorów. Sprzedaj. Oj, widzę, że cię, że tak powiem, w miłotę męczą. Ja bym chciała, żebyś teraz może abstrakcyjne malowała. Może ci to coś da? Będzie lepszy, jak ty tam... Drugi semestr za 8. Blanka nie należy do żadnego filmu. Tak, no nie należy, no. W ogóle, jeśli ktoś nie wziął mojego first looka z Spotkajmy się dodatku, no to zapraszam serdecznie. Ty jesteś tam... No maluj. Jak przyjdą rachunki, to już nie będzie ciekawe. Muszę wymienić te rachunki, że tak... Wymienić rachunki, co ja gada, mieć tą skrzynkę na rachunki. Oj, dziewczynki płaczą. Co się stało? Uciszaj. No, co jest? Uciszaj, no leć. Chelki, dziwił.
I za chwilę zacznę płakać, to były godne. Czasami jej muszę je po prostu ucierać, czasami są ładne, bo pieluszkę to widać. Sprzedaj. Co, coś się nie pasi. Mogłabyś w końcu namalować dzieło za jakieś 5000. Wszyscy by się cieszyli. A tak! Kto? Hej, to ja, Gavin, pójdziesz ze mną na randkę? Ludzie, nie wiem, coś się stało po tej aktualizacji, że non-stop ludzie dzwonią i przychodzą. Ojcowie naszych dzieci cały czas dzwonią. Nie, dziękuję. Nie mogę. Zmień brudną pieluszkę. No już, jej trochę brakuje tu do następnego poziomu, do 9. Im lepszy poziom, tym droższe obrazy mogą się trafić. Arcydziomu, że... Ja nie mogę, wy dzieciaki, to by mnie normalnie do białej gorączki doprowadzicie. A teraz drugie. Karm piersią i później znów wytwarzanie. Dzieciaczki za chwilę przyjdą ze szkoły. Tak, idź spać, idź spać. Wróciło. O. Poprawę ocen widzę chyba. Sam jest, czyli Karolina ma urodzin. Oj, tort musimy zrobić. Poprawa ocen. Filip ciężko pracował i teraz to piątkowy uczeń podstawówki. Świetna robota. Julka ciężko pracowała i teraz to szóstkowa uczennica podstawówki. Amelia ma wkrótce urodzin, Karolina ma wkrótce urodziny. Okej, to one mają... No to czyli jak dzisiaj mamy... A, tu będę musiała pokój zrobić. O kurde, jeszcze nie myślałam na tym. Ajajaj. Coś się wymyśli. Najwyżej przytnę i zacznę udawać. Później wam pokażę, jak to wygląda. Dobra. To tak, nakarmisz. Później... Tutaj... Będziesz sikać po mistrzowskiej, chciała, żebyś tort musiała. Wiecie, jakie tu jest torci? Truskawko, bo nie możesz, tym chciała, żebyś ciasto czekoladowe upiekła. Tobie co? Zabawa zleciała, to idź pooglądać kanał dziecięce. Dziecięce, program dziecięce, mądre, mądrze. Program dziecięcy. Tobie też zabawa, tu pooglądaj ze bratem programy dziecięce. A i ty potrzebujesz... Czemu się minie ten? Nie pokazało. Ciasto czekoladowe. No. Dalej. Już nie myj rąk. Dalej. Leć. Umyła znaczy się trochę, tak? Żeby nie było. No. Jak tam? Ty pracy domowej nie musisz robić. A tobie jak już tam... Tobie już wzrosło, ja bym chciała, żebyś wziął sobie coś do jedzenia i oglądał programy dziecięce. Ty to... Nie możesz posprzątać, no to chodź tu. To jest tort. Gdzie jest ten tort? W lodówki? Tak, w lodówce. Czemu nie idzie tak bliżej? Tak daleko mi się. Dobra. Dodaj świeczki urodzinowe. Mama, wyczyść. I... Ja bym chciała, żebyś wypowiedziała życzenia. Ciekawe, jak będziesz wyglądać. No, dmuchaj. No, dmuchaj. Bippatino! Ma pizza! Ale ładna dziewczyna nam wystarczyła. Aspiracje wybieramy. Nikczemna, no ja nie mogę, ale nam się... Geniusz. Geniusz zbrodni będziesz. Pokaż nam. Ale jesteś śliczna, Jula. Ale ładna jesteś. Dobra, dodaj świeczki. No to zrobimy tak. Ja tutaj wam zastopuję. Przebiorę Julkę i od razu zrobię remont pokoju i do was wrócę.
Jestem już z powrotem, już naszą Julkę przebrałam. Zmieni fryzurę z nowego dodatku, po prostu się nie mogłam powstrzymać, żeby nie dać takiej. I tak, tu ma codzienny. Tu ma oficjalny. Sportowy. Do snu. Imprezowy. I do pływania. No i teraz mam sobie pokazać pokój, jaki zrobiłam. No, prawie wszystko wydałam na pokój. Ale trudno, no po prostu inaczej nie idzie. Musi być taki pokój, oczywiście, że musi. No i cóż, no budowałam cały czas, ja już bym chciała po prostu rozbudować, już mam pomysł, jak to zrobić, jak ten dom ma wyglądać. No ale jednak na to są potrzebne fundusze, żeby były, no to trzeba skądś je jakoś. Na razie się na obrazach skupiam, ale chciałabym, żeby zaczął pisać. Dobrze, to tak. Ty jesteś głodna, to otwórz sobie torta, nie. W ogóle byś musiała coś ugotować. Weź porcję. Weźniesz porcję. Ty jesteś rozgniewany, ale bym chciała, żebyś odrobił lekcję. Pomożesz mamie, nie? Co one chcą? Nakarmić. No, uciszaj. Pomóż mamie, to twoją pracę już sprzedamy. Uciszaj, pomóż mamie. I idź odrabiać lekcję. A pokój, już wam pokazuję pokój. No niestety mu się tak dziwnie teraz ten dom wygląda, ponieważ to trochę powiększałam, żeby tu się zmieścił taki... Co ty robisz? Julka. Więc tu zrobiłam taki korytarz, tu nie oświetliłam. No i tu się wchodzi, jest taki różowy, taki brązowy pokój. Nic nadzwyczajnego, po prostu taki dziewczyncy pokój. Jeszcze oczywiście nie ma wszystkiego, co bym tu chciała, żeby było. Oj, jak już czekam, żeby to się powiększyło, oj. I ty musisz mieć jakieś umiejętności, nie? To ja już wiem, co bym chciała, żebyś ty robiła. Może ktoś będzie wiedział, tylko kurde, nie ma chyba tego. Chciałabym, żeby się nauczyła umiejętności tanecznych. No, odrabia lekcję. Podrabiasz. Mama idzie spać. Dobra, śpi. A tu jest jedzonko jakieś. Ktoś nie dojadł, widzę. Śpi. Se pośpi trochę. Okej, okay, a ty masz jeszcze dodatkowe zaliczenie. Zyskać dodatkowe zaliczenie. No i tu oczywiście roślinki przeniosłam, tak? Mama. Podlej. I zbierz cały plon. Ej, coś tu. Zmień brudną pieluszkę. Ponoć, że jak się dłużej zostawi, to będą... Będą lepsze. Która już się drugie dziewczyny. Karolina, chodź tu. No, a karm z butelki. Tu możesz uzyskać dodatkowe zaliczenia, bo ty jesteś piątkowa, no to... Dawaj. Ej, Karolina, przecież byłaś karmiona przed chwilą. Uciszaj. Serio, nie macie gdzie lekcji odrabiać? Mama. Aj, nie spodziewam się, że tu pójdziesz spać. No dobra, skoro tak, to idź tu. Co się stało? Odrobiłaś, to ja ci schowam do wyposażenia. I ty potrzebujesz mieć poziom potrzeby. To tak. Otwórz i tutaj weź sobie porcję. Jak no masz umiejętność motoryczna, no to idziesz i pływaj gniewnie, nie? Kurde, przydałoby mi się te.
Przez komputer możesz poprawić tę umiejętność, ale jak? Pisanie na klawiaturze ci chyba pomoże, co? Nie wiem, zobaczymy. Stój. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie najpierw. Mama, już też wstajesz. Idziesz wziąć prysznic. Leć. No weź ten prysznic. Później będziesz musiała coś ugotować. Ugotujesz naleśniki. Jak naleśniki. Czemu ona nie chce wziąć prysznica? Ja nie mogę. Nie śpiewaj tak, bo wszystkich wystraszysz. Naleśniki na przyjęcie. Później dokończysz obraz. Co tu się dzieje? Widzę, że już dokończ. Otwórz. Weź porcję. Cześć, Filip. Amelia. No nie, i napraw. Karolina. Zmień komputeru. Karolinka, wiem, że ja cię męczę, no ale... Nie mam innego wyjścia. I później... Otwórz. Zjedz sobie coś. I pooglądaj sobie kulinarne, tablica powiadomień jest pełna. No to Blanka, co tam? Wiem, ty jesteś śpiąca, zmęczona, wszystko po trochu. Dobra, to zrobimy później, ale jednak musisz coś ugotować. Ugotuj. Chciałabym, żebyś ugotowała, co to było, naleśniki. Otwórz. Przykro mi, no ale musisz, czy to zrobisz, czy nie. Czy nie musisz zrobić. Jestem z powrotem. Ojeju, moje biedne dzieciaczki. Kurde, no kiepsko. Znowu niech te dzieci już rosną. Dobra, robimy tak. Gotujesz, jak ugotujesz, co chcecie? Uciszać pewnie ci chciałaby trzeba. Amelka, uciszaj. Czemu tego nie zjadłaś? No zjedz to. Filip, poszedłeś spać. Dalej leć. Fenaya! Meszka! No idź do dzieci! Ja nie mogę. Jano, fajn! Robimy tak. Ty śpisz. Ty se troszkę rąk, parę razy ręce umyjesz, żeby ci troszkę podrosło i idziesz spać. Nie mogę ci wierzyć, idziesz do szkoły? Oj kurde, idziesz. Ty, moja droga, też leć spać. Dobra, już se. Już ci podskoczyło. Nie no. Co zaś chcesz? No jak jest?
Nakarm piersią, nakarm piersią. Mel jest bardzo głodny, to dziecko zostaje zabrane, jeśli ktoś go nie nakarmi. Dobra, już. Ludzie, co się dzieje? Ja nie mogę, to jest minus do tych bliźniaków. Przykro mi się. Przykro, że cię budzę, Jola, ale no. Co je za Karolinie? No przecież im przed chwilą karmiła. Przewinią. I uciszaj. No przecież im przed chwilą karmiła. Mi się Karolina nią zajmie, a ty idź spać, bo ty masz taki niski. Karolina, ma już wyższy poziom spania. Squire! Poszło, dobra, ty też leć spać. Śpi. A ja nie mogę, no. Już, już, mama. Zmień brudną pieluszkę. Aj, te dzieciaczki. Bo to mnie wykończycie. No i widzicie, cała noc upłynęła. Gdzie ona się wyśpi teraz? Mamy tu jakiegoś mena w ogóle? Mamy Gawinem już mamy dziecko, z Michelem mamy. Trzeba by jakiegoś gostka poznać, a to później. Na razie, co jest zaś Amelka? Co jest? Ja nie mogę, dzieci nie możecie w tym samym momencie. Ej, wy idziecie za godzinę do szkoły w ogóle. Wiem, jesteście niewyspani. Wstawaj, bierz prysznic. No, nie może się popsuło, nie, na szczęście. Dobra. Otwórz. Weź sobie porcję i se pooglądaj. Kanał dziecięcy. Ty, Jula, idziesz do szkoły? Idziesz. Dobrze, że zadanie chociaż masz. Weekend to se poćwiczysz umiejętności. Ty otwórz i jedz. Dawaj, leć. Ty będziesz zrobiłaś tego dodatkowego zaliczenia w końcu, nie? Kurde, to już nie będziemy robić. Trudno. Miejcie wy już w końcu może urodziny, co? Ileż można? Nie, że to ale naprawdę, no. Co jesteś? A, bo są te śmieci, to już je wywalam. Nie, to później wywala, ale na razie. Ej, no wstawaj, ty już idziesz do szkoły. Kiedy ty chcesz zdążyć zjeść? A ty? No nie ma bata, no już trudno. Lecicie do szkoły, no nie, no bez jaj, zjecie sobie coś w szkole. Bo co ja z wami zrobię? Ucz się pilnie, a ty nie rozmawiaj, do szkoły mi leć. No, Jula! Godzinę już spóźnienia masz. Pierwszą lekcję już się spóźniłaś. Drugą lekcję teraz się za chwilę spóźni. No. Simy, wy mnie chyba nie lubicie. Jula idzie do szkoły. Ucz się pilnie. Ucz się pilnie. Ucz się pilnie. Co się tu dzieje? Zły posmak. Nie, no ja to posprzątam z chęcią. Odłóż to. Wiem, jesteś śpiąca. Ale ja bym chciała, żebyś jednak coś pomalowała dzisiaj. Bo jeśli tak będzie, to nie będzie ciekawie. Niestety mam mało pieniędzy, trzeba się jakoś tutaj radzić. Dzieci! Co jest? Uciszaj. Już dobrze. Ładira.
Ja nie mogę, dzieci kochane, ja was uduszę chyba. O, oczywiście, w przenośni. Nie mogą w jednym momencie płakać. No dalej, ja ci tylko proszę o jedno, żebyś mi namalowała. Skończ malować, już idziesz spać. Ty mi normalnie popadniesz, nie skończyłaś. Co zaś wam jest? Bo jesteście głodne, nie? Dobra, to ja cię... Ale on obraz, szkoda, że mi sprzedawać. Śpiążki, kurcy idą. Nie wiem, no kurde, może usunęłam, jak był ten komunikat. Dalej! Nie płakaj! Nadal płaczę, to uciszaj. No już wiem, ja też, ja się na ciebie patrząc zrobię śpiąca. Oj, niech już te dzieciaki przychodzą, bo... Ludzie, nie, ty mnie, Amelka, doprowadzisz chyba do płaczu za chwilę. Za chwilę tu ja naprawdę będę płakać. No co ci zaś jest? Nakarmimy cię. Masz. No już nie płaczę, idź spać. No idź spać. Dzieci za chwilę przyjdą, to może ci coś pomoże. Jeszcze nie wracają. Jest! W końcu! Nie ma bata! Postarzamy je teraz, dawaj! Nie. Która miała? Która się pierwsza urodziła? Amelka. O, to Amelkę. Postarz. I tu... Postarz. Wiem, że ci się chce do toalety. Teraz one same wyskoczyły. Aspiracja, mały geniusz, a cecha to jest... Szalona! Chyba wień! Karol, to jest dusza towarzystwa... No, kurdeż. I perfekcjonistka. Jejcie, jakbyście mi się ubrały, dzieci drogie. Dobra. Blanka. Gdzie ty tu? Ja nie mogę, tu muszę być dwie łazienki, co najmniej. Nie, ty tu idziesz. Ludzie święcianie, co ja mam z wami robić? Dobra, zaczynamy od ciebie. Karolina, otwórz. I zjesz sobie naleśniki. I tu usiądziesz. I ty, Amelia. To ja żyję w następnym odcinku, po prostu przybiorę i wam pokażę. Amelia, naleśniki. Też. Nie, ty nie jesteś głodna, to nie. Skoro tak, to odrabię już lekcję. Wiem, ktoś ci wszedł do tej łazienki. Dobra, i bierz tu, otwórz. Weź porcję. I gdzieś idź. A ty, chodź tu, moje kochanie, weź prysznic. Skorzystaj. Ach, na szczęście już mi dziołchy nasze urosły. No, sprzedaj. Czemu ci... No zjedz i idziesz już spać, bo ty to... No weź prysznic! Czemu ty zasadzona? Kto tu już siedzi? Tu nikogo nie ma. Dobra.
Jak ty tam jesz, już ty masz dobrze, już tam coraz lepiej chcesz, żebyś później sobie popływała w basenie. Ty jak odrobisz lekcję, to pływaj w basenie. I nie rozmawiaj z siostrą. Ty z nią nie rozmawiaj, ty jak skończysz jeść, to odrobisz lekcję. Ty mały, co robisz? Filip, nasz rodzynek. Nadal jest łazienka zajęta? Nadal. No dalej, no. Otwórz. Zjedz naleśniki. No kurde, nie. Ja te simy chyba wyrzucę przez okno. Tu masz iść. No i tu masz iść. Oglądaj kanał program kulinarny. No idź! Ja nie mogę, Jula! Dobra, odrobiłaś. Ty nie masz dodatkowego zaliczenia. Gdzie? Kipapa, ty masz iść pływać w basenie. Ty nie, i ty chodź tu. Oj, dzieciaczki. I tu se usiądź. Mam chyba weekend się bierzemy gdzieś. Oj, nie czaskaj tak. Oj, wybiezaki moja. Amelka jest na razie w dobrym stanie. Okej, no. To tu, ty śpisz. Czemu jesteś nadal na wsadzona? Nie rozmawiaj. Co zaś mi się tu... Odrobiłaś te lekcje? Nie, nie odrobiłaś. Nie odrobiłaś, dobra. No to odrobiłaś, no to pływaj w basenie. Tylko tu sprawdzę jeszcze poziom umiejętności, no to sobie w basenie pływać. Nie mam pół. Ty idź już spać, moje dziecinie. Dziecino. Idź spać. Ja widzę, że ty ledwo normalnie... Ej, chodzisz. Ojeju. Dobra. No co wy macie z tym zawstydzeniem? Wy naprawdę jesteście jacyś. Dobra, to ja bym chciała, żebyś ty... No niestety pójdziesz do pokoju mamy. Będziesz ćwiczył pisanie na klawiaturze. Co ty chciałeś? Spać! No nie, no simy! No wy jesteście zadowoleni, nie dziwię się. O, w ogóle obydwie czerniutkie po mamusi. Dobra. Tobie przyłóg, mam nadzieję, że ci zabawę chciałabym już ten czwarty poziom, to już czwarty mieć poziom. Zabawę ci najwyżej podbiję później. Jak tam u was idzie dziewczyny? Motoryczne. A ty już masz gotowe, kto do ciebie dzwoni? Coś szalonego dzieje się w ruinach, chcesz tam zajrzeć? Przykro mi, nie. Karolina. Ukończone. Aha, ty będziesz miała dopiero pierwszy. Amelia już ma ukończone do szkoły. Filip. Okej.
Filip, dalej, dalej, dalej. Czekam, aż ładnie sobie poprawisz tutaj. Jak ty? Ty to byś mogła wstać? I się cieszę, jakbyś tę lekcję odrobiła, żebyś później miała weekend wolny. Odrabiaj lekcję. No to Filipek, idź spać. Leć spać, Filip, leć. Mama, jak się tam czuje? Mama tu już może wstać i skorzystać. Kto do ciebie dzwoni, dziecko? Nie, ona nie może sama. Mama jej nie puszcza. Musi mieć tą... Jak to się nazywa? Ble. Nie zapomniałam. Taka osoba, która jak są dwie osoby idą na randkę, to ona ich pilnuje. Jak to się nazywa? Dobra, nie pamiętam. Ale jakoś tak. Okej, ja myślę, żebyś za to mi namalowała ładny obraz, jeszcze duży, klasyczny obraz. Później poszła spać. Ty mi odrobisz lekcję. Dziewczyny to już jak wy tam. Amelka już ma wszystko do szkoły. Będziesz miała za chwilę trzeci poziom, to już sobie dobić, żebyś później miała łatwiej. Dobra. Amelka, ty chcesz iść tu. Towarzystwo ci później podbije. Towarzystwo, leć spać. Karolina, jak tam ty, trochę ci brakuje, ale już też... Ty sobie później już poćwiczysz, ty sobie poćwiczysz później. Niech siostra skorzysta też mam. Filipek śpi, mama malujesz. Co ty robisz? Amelia! Jakie taki kot! Wściekły kot normalnie. Idź już spać. Julia, odrobiłaś. I tu masz, co ty masz? Uzyskaj dodatkowe zaliczenie, to uzyskaj. Amelka idzie spać. Karolina, ja też bym chciała, żebyś ty szła spać. Skorzystaj. U ciebie to jak tam? O, poród za. Kurde, nie wiem, kiedy zachodziła w ciążę. Nie wiem, nie wiem. Kurde, faceta żadnego nie znamy. Takiego nowego. Z nim mamy dzieci. Z nim to będziemy dopiero mieć. Dobra, ty malujesz, ty odrobisz lekcję i idziesz spać. Filip sobie śpi. Amelka śpi. Karolina, ty do łazienki idź. Chciałam, żebyś do łazienki szła im spać. Czemu ty w pokoju brata? Dobra, już cię nie będę męczyć, idź spać. Namalowałaś mi obraz? Okej, myślałam, że już... Co się stało? 630. Dobra, sprzedajemy. Wszystko. No, Karola, ładnie. Idź tu ładnie spać. Idź tam później do... No i już spadł, chcę, żeby tak wszyscy... No to tym odcinku to już by było na wszystko, to już by było wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobał, to zostawcie po sobie jakiś, jeśli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza albo lajka. Pamiętajcie, że każda opinia jest dla mnie ważna. No i, no tak, no to co, no to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!